Cześć Boże, ksiądz Ryszard Kalwa. Moim Państwa gościem jest Pan Jacek Krzysztek, wieloletni dziennikarz, działacz patriotyczny. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, jakże mi miło, że na kanale Prawy.pl u księdza Ryszarda Kalwy, którego cieszę się ideową znajomością od wielu lat. A na przykład tego to będzie tutaj wywiad z Panem redaktorem. Redaktor Wiesław Stradomski do gazety Moja Rodzina robił wywiad zatytułowany Co zagraża rodzinie i kulturze? A więc już 30 lat temu. Tak. A teraz chciałbym porozmawiać między innymi o kulturze języka. Czy istnieje kultura języka w Polsce obecnie, czy nie? Bo dawniej pamiętamy, jak to było. Szanowano się, język był bardzo ważny. Polacy nie gęsi swój język mają, prawda? Tak. No właśnie, tutaj należałoby wskazać, proszę Państwa, na kilka takich bolesnych paradoksów. Znamy potoczne powiedzenie, co w sercu, to i na języku. Prawda? Ja jeszcze z lat szkolnych chętnie przypomnę chyba zwieszcza z słowackiego takie zawołanie, oby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Kształtowano nas na takich poważnych wzorcach literackich. Natomiast przez ostatnie dziesięciolecia, w wyniku jakichś kolosalnych, mega niedopatrzeń, poddaliśmy się jakiejś agresywnej presji, kolejnej głupiej modzie na to, że w zasadzie przekleństwa, bo ich rzeczywistości chcemy dotknąć. Tak? Dlaczego pozwalamy sobie na taką ilość przekleństw w naszym życiu? Skąd to właśnie do nas przyszło? I tutaj takim jednym z kanonów, do którego na pewno warto się odwołać, to są dzieci wrześni, czy z innych miejscowości wielkopolskich, tak jak Miłosław, bo strajki w obronie mowy polskiej i w obronie pacierza były szerzej. Dzieci walczyły w obronie tego, żeby się mogły modlić w języku polskim, walcząc z Kulturkampfem w ten sposób. I my po przeszło stu kilkudziesięciu latach właściwie co możemy odpowiedzieć tamtym anonimowym bohaterom, tak? W sytuacji, kiedy wulgaryzmy stały się tak powszechne i w zasadzie wszyscy się jakby im poddajemy, bo to niestety jest taka bolesna prawda, że przeklina się i w teatrze, i na wyższej uczelni, i młodzi ludzie na boisku, a nawet matki, kiedy rozmawiają ze sobą w ogródku jordanowskim, pilnując pociech. Ale nawet na ostatnim kampusie pamiętamy, ile było wulgaryzmów. No tak, no tutaj jeszcze do tej matki nawiążę, bo to przecież cenny jest kanon naszego myślenia, kim matka powinna być jako wychowawczyni, jako piastunka. Proszę zwrócić uwagę, że przypomina się kobiecie w ciąży, że ma nie palić, nie pić oczywiście alkoholu, ale czy ma nie przeklinać. Wydaje się, że co matka może przekazać temu dzieciątku, który jest pod jej sercem? Co ona może w tym momencie zostawić, kiedy wiadomo, że przekleństwa tak gdzieś powszechne, to jest za każdym razem przywoływanie złych duchów. To jest jakaś galaktyczna, kosmiczna wręcz walka w obronie jakości przekazu. I my w tym wszystkim uczestniczymy, prawda? Tutaj ksiądz mówi o imprezie niemieckiej dla lewicowej młodzieży. No niestety jest tak, że lewicy udało się wprowadzić do języka debaty publicznej już szereg lat temu te niesłychane wulgaryzmy. Robiły to aborcjonistki na naszych ulicach, nazywające się śmiesznie i strasznie zarazem jakimś strajkiem kobiet. No, ale również te tak zwane słynne 8 gwiazdek, prawda? Pozwoliło w zasadzie, można powiedzieć, na takim wulgaryzmie wygrać wybory, bo niektórzy stwierdzili, że to już jest cały program, który można stworzyć. Prawda? Więc zwróćcie Państwo uwagę, jak siada debata publiczna, w której akceptujemy tego rodzaju antywzorce. Prawda? I tutaj proszę zwrócić uwagę, że Konopnicka czyniąc zadość, czyniąc pokłon dzieciom wrześni w Rocie, pisze bardzo wyraźnie, nie damy pogrześć mowy. To pogrześć, prawda, takie troszkę archaicznie dziś brzmiące, to nic innego, jak nie damy pogrzebać, zaprzepaścić, oddalić, prawda. Jaką część dzisiaj pielęgnacji naszego języka oddaliśmy
w jakimś pakiecie, prawda, bolszewickim wulgaryzmom, których nigdy nie było na taką skalę w naszych dziejach. Ale dlaczego tak się dzieje? Co jest powodem? Czy to, to o czym pan redaktor powiedział, że powiedzmy i w teatrze to się dzieje, w filmie, widzimy dużo wulgaryzmu, w filmach jest, to w scenariuszach zaplanowali. Czy to ci starsi nie dają przykładu, czy to co jest w mediach, co jest takim głównym powodem tych wulgaryzmów? Nie umiem powiedzieć na tak postawione pytanie, nie umiem odpowiedzieć, boleję nad tym bardzo. Wydaje mi się, że poddaliśmy się gigantycznej agresji słownej. Wiadomo, że tutaj no, są siły zła, które też zamierzają i te widoczne, i te niewidoczne, które, które czynią nas oddalających się od siebie, prawda? Wulgaryzm i to, że dzisiaj skala tego jest tak przeogromna, powoduje, że oddalamy się od siebie. Coraz trudniej o porozumienie jest między Polakami, bo można zostać zbrukanym dosłownie w parę sekund w jakiejś nawet nietypowej sytuacji, na światłach, na stacji benzynowej, w jakimkolwiek punkcie, prawda? I to, to, że my dzisiaj rozmawiamy tutaj w, na kanale Prawy.pl o tych zagadnieniach, no to kiedyś można by powiedzieć, przecież o tym nie czarujcie audycji, bo wiadomo, że porządni ludzie nie przeklinają. Otóż ja nie bardzo widzę, gdzie dzisiaj jest moda na nieprzeklinanie i tych porządnych ludzi jakby trochę nam brakuje. Tu trzeba bardzo odważnie postawić tamę temu, temu wszystkiemu. I wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że ktoś kiedyś sporządzi takie urządzenie do pobierania głosów z przeszłości. A przecież nie jest to zupełnie niemożliwe. To nie jest jakaś fantasmagoria. I przecież to wszystko między nami funkcjonuje. Te miliardy wręcz przekleństw, prawda? Bo jeżeli tylko ileś milionów Polaków przeklnie kilka razy w ciągu dnia, to zobaczmy, ile się tego zbiera. To gdzieś jest między nami, to się gdzieś odbija jakimś po prostu wręcz diabelskim echem. Jeżeli ktoś kiedyś by skonstruował taką maszynę do wychwytywania głosów z przeszłości, to jaki będzie materiał naszych pokoleń, czy nas dzisiejszych, tak? Co my właściwie sobie mówimy, jak my ze sobą rozmawiamy, prawda? Ale jeszcze chcę o tym powiedzieć, o czym rozmawialiśmy przed anteną, że praktycznie czy ludzie się tak odzywają wulgarnie do psów, jak do ludzi, jak do siebie wzajemnie, bo widzimy. Tak, tak. No, jest oczywiście bardzo konkretna, kolejna dziwna moda na humanizowanie zwierząt i niezależnie od tego, czy ktoś ma pieska, kotka, koczkodana, czy pytona w domu, to traktuje go łagodniej niż, niż człowieka. To się daje słyszeć w różnych sytuacjach, w których ludzie właściwie pieszczotliwie mówią do swoich zwierząt, a człowiek staje się, czyli każdy z nas, prawda, staje się jakby staje się na tym celowniku, tak, że za chwilę możemy być potraktowani w sposób taki, że po prostu aż drży skóra. Takie przecież bolesne sytuacje, nagle się okazuje, że ktoś z członków rodziny, przyjaciel, domownik, ktoś nagle zaczyna mówić takim językiem, którego nie praktykował wcześniej. Jakżeż to jest bolesne. Na początku nie dowierzamy, tak? Jak to się dzieje. Próbujemy zwrócić uwagę, dezaprobować taką postawę. Co robić? Co robić w takiej sytuacji, gdy ktoś wnosi do naszego życia osobistego, do naszego życia rodzinnego, tego rodzaju straszliwe słownictwo, prawda? Ale jeszcze pytanie, czy powinniśmy reagować na to, jak reagować, jeżeli ktoś używa wulgaryzmu? Na przykład nieraz tak jest, że jakaś dziewczyna szanująca się, jak chłopak używa wulgaryzmu, to ona odchodzi od niego. Czy to powinna być jakieś zamanifestowanie tego, powiedzenie? Nie zgadzam się na to. No, proszę Państwa, to taki przykład pierwszy z brzegu. Reprezentanci nasi, zwłaszcza w grach zbiorowych, prawda? Zwróćmy uwagę, bożyszcze, wzorce dla młodych ludzi. Nagle się okazuje, że na tych zbliżeniach, prawda, zwłaszcza to widać na grach zespołowych, jedynym słowem, który się układa na ustach zawodnika, który właśnie nie trafił, właśnie odbiła się piłka od poprzeczki, czy siatkarz, który zbił na nie to pole, to jest to obrzydliwe słowo, prawda, tak często używane na 5 liter z R w środku. No i to jest pytanie, jaka może być dezaprobata, jeżeli jest nawet
olimpijczyk, tak, z orłem na piersiach, czy reprezentant Polski w innej dyscyplinie z orłem na piersiach, który się w ogóle tym nie przejmuje, jaka to jest reprezentacja, jaka to jest etyka, przecież tam wszędzie jest też duszpasterstwa sportowców. Misja, powiedzmy, jest, biskup jedzie uśmiechnięty, udziela wywiadów na olimpiadzie, mówi, jestem ze sportowcami, chcę z nimi rozmawiać, tak? Tylko czy ktoś ma odwagę zwrócić uwagę naszym mistrzom, że po prostu absolutnie nie godzi się, żeby takim językiem komunikować, prawda? To jest taka reprezentacja. Pamiętam kilka ładnych lat temu, jakaś Polka, jest ta taka otoczona złą sławą dzielnica w Brukseli, Molenbeek, związana z imigrantami. Jakaś Polka pisze, że szła zaniepokojona, za nią jacyś mężczyźni, po czym się uspokoiła, bo usłyszała przekleństwa w języku polskim, stwierdziła, że to są nasi, prawda? Więc o paradoksie, o zgrozo, tak? Czy tą wizytówką Polaka za granicą, prawda, jest przekleństwo, czy po tym mamy się rozpoznawać, prawda? Czy ten nasz reprezentant, czy my możemy od niego czegoś więcej wymagać, niż tego, żeby za wielkie pieniądze tam, gdzie jest, prawda, żeby on nie dawał satysfakcji złu i w ten sposób nie rozmawiał. No właśnie to są pytania, jak daleko i na co pozwalamy, bo przekleństwa są wtedy, kiedy mamy euforię. O, nasi zdobili bramkę. I przekleństwa są wtedy, kiedy tę bramkę minęliśmy o kilka centymetrów. Piłka minęła bramkę, tak? Więc tutaj jest jakieś ogromne nieuporządkowanie też. To nie znaczy, żeby usprawiedliwiać jakiekolwiek formę przekleństw. Ale są to rzeczy, które tak urągają kulturze ochrzczonego 1050 lat temu narodu, że po prostu no, musimy temu postawić jakąś tamę, prawda? Musimy temu postawić jakąś tamę. No i teraz może będziemy niedługo kończyć, to co możemy zrobić konkretnie, żeby tak nie było? Wiemy, że my do końca nie zbawimy świata, ale jeżeli każdy sobie weźmie do serca, żeby nie godzić się na wulgaryzm i tak dalej, to może coś jednak, coś może zrobimy. Sam fakt, że tutaj na antenie mówimy o tym, że nie wolno się godzić na wulgaryzmy. No na pewno jest tak, że trzeba utworzyć jakiś taki, powiedziałbym, szlachetny nurt obyczaju językowego, w którym w pewnych środowiskach absolutnie nie przystoi, żeby jakiejkolwiek formie wulgaryzmy się pojawiły. Trzeba tworzyć dobry, właściwy klimat, nieakceptujący tego rynsztoku słownego. Na pewno nie wolno nam dalej milczeć, prawda? Tu prostych recept nie ma, ale na pewno trzeba widzieć problem. No i tak jak mówimy, trzeba mu postawić tamę. Zwróćcie Państwo uwagę, nawet teraz ciągle jeszcze obchodzimy 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Przecież w tych setkach wspomnień, które słyszymy od lat, chociaż była walka na śmierć i życie, nikt tam nie używał tego rodzaju języka. Przecież nie daje się słyszeć ani w komendach, ani w rozkazach, ani nawet w utworach muzycznych, jak pieśni, prawda, czy poezja patriotyczna z okresu powstania, żeby tam była tego rodzaju mowa nienawiści. Prawda? Co się z nami stało? Co się stało z Polakami przez te kilkadziesiąt lat, że my w sytuacjach dalece nieporównywalnych, prostszych, prawda, traktujemy się w ten sposób, że za chwilę ktoś może być po prostu anihilowany i potraktowany poniżej śmietnika, prawda? Jakże to jest bolesne, jak to urąga naszej tradycji. No i na pewno jest tak, że trzeba wystąpić z jakimś poważnym apelem, prawda? Żeby właśnie w środowiskach patriotycznych, w środowiskach narodowych, katolickich, żeby tutaj no, właściwie wyłącznie uchodziło to, że w tych miejscach nie dajemy przedostać się tym złym treściom, prawda? Bo jest tak, że nieprzyjaciel człowieka bardzo tych rzeczy pilnuje, abyśmy, jak powiedziałem wcześniej, w tej agresji się gdzieś wzajemnie zwalczali, nie docierali do siebie z dobrym przekazem, prawda? Bo przecież jeżeli nawet zaprosimy kogoś do własnego domu, choćby taki potencjalny przykład, ekipa budowlana, prawda? Skoro, czy nam robi dach, czy nam wymienia glazurę, tak? Ale no, opluje nam ten dom tymi swoimi przekleństwami, bo tak niestety się ludzie ze sobą komunikują.
I to nie chodzi o to, żeby mówić źle o budowlańcach, bo jak powiedziałem wcześniej, to dotyczy również kręgów naukowych i bardzo zresztą różnych. Tak? I my jeszcze zapłacimy tej ekipie budowlanej za to, że w naszym domu, pod tym krzyżem, który gdzieś powiesiliśmy, prawda, ktoś przeklina. Tak? Czy my też, odrzucając przekleństwa, pamiętamy, że w naszym domu jest święty obraz, pod którym tym bardziej nie wypada Bogu ubliżać, stosując tego rodzaju słownictwo. Czyli taki jest taka konkluzja, że mamy na razie w swoich środowiskach używać pięknego języka, sprzeciwstawiać się wulgaryzmom i apelować do wszystkich, żeby nie godzili się na to, żeby w ich obecności używano brzydkiego języka. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był pan Jacek Krzystek, wieloletni dziennikarz i działacz patriotyczny. Myślę, że to nie ostatni nasz wywiad, pierwszy na prawym.pl. I zachęcam Państwa do tego, abyśmy używali kulturalnego języka. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję za zwrócenie uwagi na to zagadnienie i weźmy to sobie bardzo do serca, na co liczę, i z takim żarliwym apelem tutaj rozstajemy się z Państwem. Bądźmy sojusznikami w tej dobrej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże. Thank you.